bardzo serdecznie. Gościmy na Jasnej Górze w Starej Bibliotece. Gości nas ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny. Dziękujemy za zaproszenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże i Państwu, i Panu. Chciałbym ojca zapytać o takie sprawy bardziej osobiste. Pozwolę sobie na taką dygresję. Latem, kiedy ojciec wędrował z pielgrzymką warszawską, było bardzo gorąco, ojciec utrudzony tą pielgrzymką, przyszedł przed szczyt, taki uśmiechnięty, radosny w tym zmęczeniu. Byłem bardzo blisko ojca z kamerą i widziałem w oczach chłopca. Czy ojciec wspomina sobie od czasu do czasu święta Bożego Narodzenia? Czy ojciec wtedy też jest chłopcem? Ile tego chłopca zostało w ojcu? Tak, pielgrzymowanie jest zawsze okazją do zaczynania od nowa, bo to trzeba wyjechać z Jasnej Góry, żeby na nią wejść, doświadczywszy po drodze różnych zmagań. Jest czas na modlitwę, czas właśnie na posługę, ale też czas na wspomnienia. Kiedy myślę o Bożym Narodzeniu, ja miałem to szczęście, że wychowywany byłem przez kochanych rodziców, prostych rodziców. Moja mama pochodziła ze wsi, gdzie spędzałem każde wakacje, czasami właśnie również święta Bożego Narodzenia, więc pamiętam jeszcze jak za mgłą to sianko, zapach siana, które dziadek przynosił. Potem szliśmy do zwierząt, dziadek karmił opłatkami właśnie zwierzęta. Przychodził Święty Mikołaj, było bardzo dużo śniegu, mróz, pamiętam strzelające w piecach drwa. Spałem wtedy jeszcze na sienniku z owsa i myślę, że właśnie dlatego moja mama przejęła te wszystkie tradycje. Razem z tatą mieliśmy piękne święta, proste, pokorne. I to mi zawsze zostaje jako dar wielki, że miałem rodzinę i że ta rodzina właśnie w taki sposób zwyczajny mnie wychowywała. Nie było niezwykłych rzeczy, ale zawsze było to, co powinno być na stole. Z czasem przygotowywaliśmy to razem z mamą. Była nas trójka dzieci. Mama zawsze zwoływała rodzinę, bo była najstarszą siostrą, więc to też piękny taki zwyczaj otwartości w trudnościach, ale wielkiej otwartości. Ten klan rodzinny się wtedy schodził, zjeżdżał. Tego właśnie nie zapomnę do dzisiaj. I dlatego, kiedy spędzałem już od prawie 30 lat Wigilię w zakonie, najpierw w nowicjacie, potem w seminarium czy w klasztorach, no to ten motyw rodziny czy znak rodziny jest dla mnie pewną taką kontynuacją, oczywiście już nową, inną, zakonną, ale to pokorne spotykanie Jezusa w tych prostych rzeczach, jak właśnie Wigilia, jak rozmowa, przełamanie się opłatkiem, dla mnie jest czymś takim zwyczajnym. Wiem, bo to i z wdzięcznością o tym mówię, dlatego że wiem, że wielu moich współbraci miało inne środowiska, innych rodziców i kiedy myślą o świętach, to myślą z bólem i ze smutkiem, bo to był czas dla nich trudny, czas różnych rodzinnych nawet kłótni albo płaczu, samotności, więc ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to przygotowanie, ten fundament, który dali mi moi rodzice. Na pewno śpiewaliście kolędy? Śpiewaliśmy kolędy, chociaż w domu rodzinnym
mama próbowała ich uczyć, ale my wszyscy mieliśmy kłopoty ze słuchem, więc fałszowaliśmy, ale śpiewaliśmy. Tak. Od serca. Tak. Pasterka o godzinie 12 w nocy. Oczywiście, obowiązkowo szliśmy na pasterkę prawie pół godziny, bo wtedy samochody już nie jeździły, autobusy, nie mieliśmy samochodu, więc to też było bardzo piękne iść do kościoła te pół godziny, potem wracać w radości i śniadanie tradycyjne, potem oczywiście rodzina schodziła się, drugi dzień szliśmy do rodziny, więc to tak było rodzinnie bardzo. A może ojciec powiedzieć, jaka to jest miejscowość, gdzie? No to jest Białystok, chociaż mama pochodzi z Łomżyńskiego, tato urodził się na południu, w Paczkowie, więc te tradycje w Białymstoku się spotkały i, no i myślę, że to wyniesienie z domu tego, co jest najważniejsze, było bardzo ważne dla moich rodziców i również potem dla mnie i myślę, że dla mojego brata, który dzisiaj ma rodzinę i przekazuje jej to, co jest najważniejsze. Czyli teraz, jak ojciec już jest tutaj w klasztorze od tylu lat, to nie ma czasu ani okazji, żeby święta Bożego Narodzenia spędzić jeszcze raz w gronie rodzinnym. To w pewnym sensie tak. Oczywiście w czasie nowicjatu to był pierwszy moment taki bardzo trudny i bolesny, kiedy byłem po raz pierwszy poza domem rodzinnym, ale potem ta kontynuacja tego życia zakonnego dawała mi też radość przeżycia tego, co najgłębsze, spotkania Jezusa. Ta perspektywa się w czasie życia zakonnego bardziej skoncentrowała już na Jezusie, który przychodzi, niż na tradycjach, które stanowią pewien taki jak rama w obrazie. One są potrzebne, żeby było przeżycie, uczucia, klimat niepowtarzalny. Przypomnę sobie, jak któregoś roku byłem we Włoszech i w tym samym czasie, kiedy moja najbliższa rodzina czy współbracia świętowali właśnie Wigilię, to myśmy z proboszczem jedli polentę i pastę tradycyjną. Nie było w ogóle ani opłatka, ani... To było właśnie coś takiego, co pokazało tą wyjątkowość Polski, wyjątkowość naszego Kościoła, które przechowało i przechowuje tą tradycję. I myślę, że to jest coś, co pomaga wielu również słabo wierzącym, żeby mogli powoli widzieć, że to jest przygotowanie do spotkania z Jezusem. Tragedią jest tylko, myślę, że w wielu rodzinach już dzisiaj przeżywa się bardziej w sposób to magiczny, właśnie taki wirtualny, więc to jest coś, co jest wielkim smutkiem i znakiem jakiegoś pogaństwa. No, wyjazdy za granicą jako tak. Czas weekendu, prawda? To jest ten moment, który jest wykorzystywany w sposób świecki, jakby zatraca się tą istotę, a rzeczywiście polska tradycja kultywuje te najgłębsze prawdy dotyczące Bożego Narodzenia. Ale ojciec tutaj wspomniał, uśmiechnął się tak na to wspomnienie dziecinnych przeżyć świątecznych. I mi też przyszło na myśl zapytać ojca, czy ojciec, czy to jest tradycja tam w Białymstoku i okolicach chodzenia po kolędzie z turoniem. Tak, myśmy jako dzieci chodzili po kolędzie. Nie mieliśmy pięknych takich rekwizytów kolędowych, ale chodziliśmy i śpiewaliśmy kolędy po dzielnicy, po blokach. Miałem również takie doświadczenie jedyne w swoim rodzaju jako licealista. Ktoś nas poprosił z kolegą, żebyśmy w kilku domach mogli posłużyć jako
święci Mikołaje, tak? Więc mogłem ten wieczór wigilijny po wigilii z moimi najbliższymi być w kilku, pięciu czy sześciu domach i w różnych sytuacjach się znaleźć jako święty Mikołaj, kiedy to właśnie było miło, a czasami było bardzo smutno. W jednym zostałem w mieszkaniu zaproszony nawet do stołu wigilijnego. Teraz ojciec spędza radosne Wigilie i święta Bożego Narodzenia w gronie współbraci. Wiemy, jak to wygląda od strony wiernych. Mamy msze święte, nabożeństwa, nawiedzamy Szopkę tutaj jasnogórską. A jak to wygląda od strony, powiem tak kolokwialnie, kuchni jasnogórskiej? Od strony kuchni, to myślę, że jednym z ważniejszych wydarzeń to jest przygotowywanie wiernych. To znaczy spowiadamy przez te ostatnie kilka dni, spowiadamy wiernych, którzy się ustawiają w dużych kolejkach. I to jest radość pomagania właśnie w dotknięciu tej tajemnicy Bożego Narodzenia w sercu człowieka. I to już nam pomaga, nastraja nas do tego, żeby zobaczyć, że istota Bożego Narodzenia to jest właśnie w przyjęciu Jezusa, w nawróceniu swojego życia. I potem po tej spowiedzi przygotowujemy się również do naszej Wigilii. Ona najczęściej bywa taka, że spotykamy się na modlitwie psalmami, czyli tak zwanym nieszporami. To jest ta wieczorna modlitwa Kościoła. Potem czytamy list ojca generała, który ma zawsze przesłanie do każdego klasztoru i do każdej wspólnoty. Następnie po odmówieniu takich modlitw w intencji również Ojca Świętego Kościoła, naszych współbraci, zmarłych już, idziemy procesjonalnie do refektarza. I w refektarzu jasnogórskim, wrocławskim, tam gdzie byłem, czy warszawskim, wtedy najczęściej czytana jest Ewangelia Łukaszowa. Przełożony domu przeor składa życzenia indywidualnie całej wspólnocie, jeśli ona jest mniejsza, to każdemu z braci indywidualnie, dziękując też za to, co było dobrego, przepraszając za to, co było może czymś słabym, złym, całą wspólnotę. I potem następują indywidualne spotkania, życzenia. Każdy z nas ma na talerzu duży opłatek, bo wspólnota czasami jest bardzo duża, więc podchodzimy do siebie indywidualnie i składamy sobie życzenia, tak jak każdy z nas składa, życząc właśnie, żeby Boże dziecię w naszym sercu się narodziły i żebyśmy mieli radość. Może z tymi życzeniami a propos zdrowia nie zawsze bywa tak, jak to tradycyjnie, ale chcemy życzyć właśnie tego, co jest najważniejsze, żeby Jezus był w nas i pośród nas, bo wtedy jest pokój i to wszystko, co On przynosi również w czasie świętowania świąt Bożego Narodzenia. A potem zasiadamy oczywiście do stołu. No i to są te tradycyjne potrawy, czyli ryba, najczęściej karp, w galarecie, smażona ryba po grecku, również czerwony barszcz, są makaron albo kucia, w zależności od klasztorów, w jakiej części Polski znajduje się. Trochę różnych jeszcze, muszę sobie nawet przypomnieć, co to zawsze bywa. Także, że... Może porozmawiamy po i wtedy powie dokładnie, co jedliśmy, ale to na potem. Tych pokarmów nie jest 12, ale przybliżona liczba, także, że jest czym się najeść, są stoły pięknie udekorowane zawsze i w refektarzu stoi stajenka betlejemska, jest choinka również, no i w trakcie nie może zabraknąć kolęd pomiędzy poszczególnymi daniami na ciepło, na zimno.
albo w różnych momentach stoły się przekrzykują. To jest też bardzo piękne, bo dialogujecie? Dialogujemy kolędami. Młodsi prowokują starszych, bo są takie przecież wersety w tych kolędach. I to jest bardzo piękne. Potem oczywiście są prezenty, które przełożony zawsze zostawia pod choinką na znak właśnie tego największego czy najpiękniejszego prezentu, jakim jest Jezus, którego mamy przyjąć. Mm-hmm. A ja słyszałem o takiej tradycji, która jest kultywowana chyba w drugi dzień świąt. Jest to związane z historią pewnego człowieka, który dostarczył na Jasną Górę ryby. Tak. To było w czasach potopu. Wiem, że Sienkiewicz napisał historię mieszczanina Brzuchańskiego, ale nie wiem, czy to jest ta sama historia. No, są różne historie, które są na Jasnej Górze kultywowane albo już zapomniane. Jedną właśnie z tych kultywowanych tradycji jest to, że ku zaskoczeniu wielu naszych gości, że my w drugi dzień świąt jemy właśnie na kolację ryby. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętamy, potop szwedzki to był czas ponad 40 dni oblężenia i Paulini w tym oblężeniu, w czasie Bożego Narodzenia nawet nie wiedzieli, nie zauważyli, bo to były śnieżyce, nie zauważyli, że Szwedzi odstąpili od murów jasnogórskich. I drugiego dnia świąt, w świętego Szczepana, chłop z pobliskiego Źdźbowa, gdzie były stawy, przyniósł Paulinom kosz pełen ryb. I to oznaczało właśnie, że jeśli on przeszedł, będąc niezatrzymanym, to znaczy, że Szwedzi właśnie odeszli. I to była też wielka radość z tego powodu, że nie ma już tych, którzy próbowali przecież w różny sposób zdobyć, jak to mówił generał Miller, ten kurnik. I nie udało się im, bo jak wiemy, ta opieka Matki Bożej była skuteczna. Ona przynosiła kulę i na ten znak tej tradycji wyzwolenia, radości wyzwolenia spożywamy wtedy ryby. Myślę, że to będzie ciekawostka dla naszych widzów, bo ja też się dowiedziałem o tym niedawno. Proszę Ojca. Potem po tych wydarzeniach wigilijnych jeszcze idziemy, oczywiście potem spotykamy się między sobą w mniejszych grupach. Wspólnota jasnogórska ma ponad 100 ojców i braci, więc trudno siedzieć w takiej olbrzymiej wspólnocie, najczęściej w małych grupach między współbraćmi. Spotykamy się, żeby dalej rozmawiać, śpiewać, ewentualnie oglądać wiadomości, przesłania noworoczne. Wtedy ojciec generał przecież nas wypowiada przesłanie tu z Jasnej Góry. Ksiądz przewodniczący, arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, więc jest to czas też na taką refleksję i na przygotowanie się już do pasterki. Ona jest poprzedzona liturgią godzin. O 23.30 spotykamy się w Bazylice Jasnogórskiej. Proszę teraz Ojca o słowa błogosławieństwa dla naszych czytelników, widzów niedzieli. Życzenia są zawsze pragnieniem Bożego błogosławieństwa, więc chciałbym, żeby w tych życzeniach również zamknęły się te Boże błogosławieństwa i dary, które nasz Pan Jezus Chrystus przynosi każdemu, kto Jego słucha i kto chce wypełniać Jego obietnice i Jego słowo. Więc na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim telewidzom, czytelnikom niedzieli właśnie tego przyjęcia Bożego Słowa i Bożych obietnic i tej radości, która rodzi się właśnie ze spotkania z nowonarodzonym Jezusem. Zaczęliśmy świętować rok niepodległości, rok bardzo ważny dla nas, rok dziękczynienia, ale też rok, w którym możemy głębiej rozumieć tajemnicę niepodległości, myśląc o tym wymiarze wolności, że niepodległość musi zawierać to, co jest najgłębszego w sercu człowieka, a mianowicie wolność. Wolność, którą zawsze daje Jezus, wolność dziecka Bożego. I kiedy będziemy spotykać się z Jezusem, to właśnie chciałbym przekazać
to zaproszenie, które płynie z Jasnej Góry, Jan Paweł II powiedział, tu zawsze byliśmy wolni. Właśnie dlatego, że była Maryja, która przynosiła nam Jezusa i dzięki spotkaniu z Jezusem mogliśmy zawsze stawać się ludźmi wolnymi, więc na ten czas Bożego Narodzenia, na ten czas świętowania tego roku i wszystkich wydarzeń w 2018 roku życzę właśnie Państwu tej Bożej wolności, głębokiej wolności, wolności dziecka Bożego, wolności od grzechów, wolności, która będzie potem radością świadczenia o Jezusie Chrystusie, o Jego dziełach. A tym darem wolności również jest pokój. Niech on zapanuje w naszych sercach i w naszych rodzinach.